Jako uzupełnienie lekcji poświęconej partycji prezą daję tutaj tylko kilka czasowników, które są wyjątkami. Jest to avoir i partycy prezą ma formę ayant, être. Partycy prezą ma formę étant oraz savoir i partycy prezą będzie miało formę sachant. Gwiazdka przy devoir to jest tylko jako zapewnienie, że forma partycy prezent devant nie jest błędem, mimo że nam się może kojarzyć, że jest taka sama jak słówko przed, czyli też pisane tak samo devant. Na przykład devant la maison. Gwiazdkę przy mąże dałem ze względu na to, żeby pamiętać o tym, że zachowane będzie e. Będzie mangeant, czytane jako mążą. Zdarza się też tak, że niektóre czasowniki nie mają partycji prezent, na przykład właśnie falloir. Jest to czasownik ułomny. Ale już na przykład czasownik neiger i pleuvoir, które też są czasownikami ułomnymi, mają formę partycji prezent. Neigeant, czyli padając o śniegu oraz plewą, padając o deszczu.